Dzień dobry. Nazywam się Jan Adamski i jestem autorem bloga, który jest poświęcony klasycznej męskiej elegancji. Ten film powstał na prośbę Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej po to, żeby w tych trudnych czasach dla nas seniorów przynieść trochę myśli na tematy nieco lżejsze i nieco luźniejsze. A niewątpliwie takim tematem jest mój blog, w którym piszę o różnych sprawach dotyczących męskiej elegancji, przy czym bazuje na klasyce. Klasyce, ale takiej, która nie stroni od kolorów, od odważnych pomysłów, co zresztą pokażę na kilku wybranych zdjęciach. Mój blog jest odwiedzany bardzo chętnie przez ludzi młodych. Średnia wieku jest niższa niż 34 lata. Wielką satysfakcję sprawia mi na przykład to, że moje wpisy o tym, jak się ubrać na studniówkę, są odwiedzane corocznie przez ponad 100 tysięcy czytelników. To niesie nadzieję, że ta klasyczna męska elegancja spopularyzuje się w Polsce i ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj starają się ubrać elegancko i klasycznie na swoją studniówkę, będą także elegancko i klasycznie ubierać się w przyszłości. Na moim blogu udzielam rad, jak nie popełniać błędów w doborze garderoby, jak stosować się do zasad klasycznej męskiej elegancji, a także pokazuję różne swoje stylizacje w różnych układach, różnych wariantach, robione zdjęcia o różnych porach roku, a więc takie w płaszczu i kapeluszu zimowe, jak również zdjęcia letnie. Tych zdjęć jest bardzo dużo, można je oglądać na wszystkie różne sposoby. Oczywiście tutaj pokazuję tylko wybrane niektóre z nich. Tu na przykład na Starym Mieście bardzo ładne tło, a tutaj w parku, gdzie robimy najczęściej zdjęcia, bo to jest najwygodniejsze. Mamy taki park blisko naszego domu i tam te zdjęcia jest najwygodniej robić. Lubię, jak powiedziałem, kolorowe rzeczy, na przykład takie bardzo kolorowe muszki casualowe, które prezentują się bardzo atrakcyjnie, ale lubię też ubiory wieczorowe, jak na przykład taki garnitur, jak również wszelkie ubiory letnie, które dają największe możliwości kombinacji kolorystycznych. Wszystkie zdjęcia są robione przez moją żonę Małgorzatę. Także Małgorzata jest autorką tego filmu. I właśnie na ostatnim zdjęciu widzimy nas razem, jak pozujemy. Jak było widać na zdjęciach, jestem fanem kapeluszy. Staram się popularyzować kapelusze. Kapelusze kojarzą się przede wszystkim z zimowym nakryciem głowy, czyli takie ciepłe, filcowe kapelusze. I takich było sporo na zdjęciach, ale chciałbym tutaj dodać, że są także kapelusze letnie, które chronią od słońca i mają zupełnie inny charakter. I tutaj właśnie przygotowałem przykład takiego kapelusza. Ten kapelusz jest wykonany z papieru i na letnią pogodę nadaje się idealnie. Tu jest z kolei kapelusz, który jest pleciony ręcznie z włókien agawy sizalowej, czyli z tak zwanego sizalu. Charakteryzuje się tym, że jest bardzo lekki, tego na filmie nie widać, ale jest naprawdę lekki. No i oczywiście na słoneczną pogodę jest znakomity. Ale królem letnich kapeluszy jest Panama. Panama jest to kapelusz pleciony ręcznie z włókien rośliny, która nazywa się łyczkowcem dłoniastym, która rośnie wyłącznie w Ekwadorze. Dlatego prawdziwe Panamy powstają tylko w Ekwadorze. To jest Panama z Ekwadoru. Ponieważ jest to ręcznie plecione, w związku z tym ilość pracy, jaką trzeba w to włożyć, jest bardzo różna, w zależności od tego, jakiej szerokości są włókna, z których kapelusz jest pleciony. Ten kapelusz jest pleciony z dość cienkich włókien. Jest to kapelusz wysokiej klasy.
On ma otok akurat dopasowany do mojej dzisiejszej marynarki. Także to stanowi idealny komplet. We wnętrzach nie wolno zakładać kapeluszy, to jest wyjątek dla filmu tylko. I muszę powiedzieć, że są też kapelusze plecione z bardzo cieniutkim włókien, których wyplatanie trwa miesiącami, a nawet latami. I takie kapelusze kosztują nawet do 100 tysięcy dolarów. Ten był tańszy. Zapraszam Państwa do odwiedzenia mojego bloga, a także mojego konta na Instagramie, gdzie zobaczycie wiele różnych zdjęć, różnych moich stylizacji w różnych sytuacjach. No i życzę wszystkim, żeby ten trudny czas jak najszybciej się skończył i żebyśmy wrócili do normalności.